Cieszę się, że w końcu będę mógł stoczyć fajny sportowy pojedynek. Nie ukrywajmy, ostatni mój rywal, można powiedzieć, że był najlepiej zarabiającym workiem treningowym na świecie. No to był właśnie Najman. Paweł przeszedł olbrzymią metamorfozę, jest to już zawodnik z krwi i kości, a my jako organizacja będziemy mu poprzeczkę stawiali coraz wyżej. Trypson wcześniej bił się z freakami, teraz skonfrontuje się z pełnowartościowym zawodnikiem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Myślę, że pokażę dobre walki i nie jednego jeszcze zaskoczę. A kto wie, może kiedyś zdobędę taki pas, który mi się bardzo marzy. Na pewno będę ciężko pracował, żeby swój cel osiągnąć. Ciężki trening ku drodze do chwały, bo świat jest zbyt wielki, żeby być małym. Ta walka medialnie jest dla mnie bardzo ważna, dlatego wykorzystam szansę i postaram się skończyć ją spektakularnym nokautem. Myślę, że jeszcze niejednemu zamknę mordę. Będzie taka możliwość, to bardzo chętnie to pokażę.